witajcie w moim vlogu, witam się z Wami bardzo serdecznie. Dziś będę miała dla Was filmik, taki luźny filmik z mojego dzisiejszego dnia. Dziś jestem w domu, mam właśnie zamiar zacząć sprzątać łazienkę, już pranie włączyłam, także to będzie mój taki dzień. Tak, jeszcze Wam chciałam pokazać przepiękne kwiaty, które dostałam od mojego kochanego męża. Wczoraj obchodziliśmy 7. rocznicę ślubu. Większość z Was pewnie widziała zdjęcia na Instagramie z naszego ślubu, tak już 7 lat minęło. I dostałam wczoraj przepiękne kwiaty od mojego męża, teraz Wam pokażę. Zobaczcie, takie kwiaty dostałam, przepiękna wiązanka, prawda? Zobaczcie, tutaj są piękne różyczki. Tu taka trawka. Jeszcze Wam pokażę z tej strony. I jeszcze Wam pokażę z góry te kwiaty, jak wyglądają. Więc tak, myślałam, że Wam pokażę kwiaty, zanim zacznę sprzątanie. Napiszcie pod spodem, co myślicie o moich kwiatach. No, na pewno Wam się spodobają, prawda? Dobrze, ja teraz zacznę sprzątanie. Jeszcze mi zostało prasowanie, także tak, mam kilka rzeczy, muszę dziś zrobić, zanim pojadę dzieci odebrać ze szkoły. I jeszcze muszę zacząć obiad gotować, także zaczynamy. Mam nadzieję, że zostaniecie do końca. Jeśli jesteście nowi, nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału. Zapraszam Was do oglądania. We'll be right back.
Dobrze, więc teraz robię sobie kawę. I tak, i teraz jeszcze coś zjem, bo jestem naprawdę bardzo głodna. Zrobię sobie kawę, zaraz Wam pokażę, co tutaj mam. Więc tutaj mam Nespresso Mexico. Piłam rano, także myślę, że teraz sobie zrobię inną. Jeszcze mam dwie tutaj. Ta jest taka muffin, orzechowa muffin. Możliwe, że sobie zrobię. I jeszcze mam... Ta tutaj to jest vanilla custard pie. Myślę, że sobie zrobię to właśnie. Mam smak na taką troszeczkę waniliowy smak. Na taką inną kawę. Więc jeszcze Wam pokażę coffee machine, którą my używamy. My mamy Nespresso coffee machine. Dobrze, więc czas na kawę. Dobrze, więc kawę już mam gotową. Również pogrzałam sobie wczorajszy obiad, czyli tutaj mam kurczak, makaron, cebulka, marchewka i jeszcze co tu mamy, żółtą paprykę. Także teraz robię sobie taką przerwę króciutką na obiad, a później jeszcze muszę, co jeszcze muszę zrobić? Jeszcze mi zostało prasowanie i muszę zacząć gotować dzisiejszy obiad, zanim pojadę dzieci odebrać ze szkoły. Właśnie przyszli mi panowie do mycia okien, jak widzicie. Myją tylko okna z drugiej strony domu i dookoła domu. Także oni przychodzą co 2 miesiące. Mam tych samych panów. I tak, i będą okna czyste, umyte. Jeszcze Wam chciałam pokazać zakupy, takie malutkie zakupy, które zrobiłam w Aździe. Więc tutaj mamy liście sałatki. Wzięłam 2 malutkie opakowania Pringles, chrupki. Truskawki. Opakowanie borówek. Również dla dzieci wzięłam Rabina soczki do picia Black Currant. Tutaj mam 4 małe kukurydze. Wzięłam również serek, jest to taki okrągły serek. Moje dzieci bardzo lubią te serki. Opakowanie zielonego, czyli zielona fasolka. Wzięłam również pączki,
Jest ich w środku 5. Te tutaj to są z dżemem w środku. I wzięłam Snackers, czyli są to takie ciasteczka z czekoladą ze serkiem. Tak, tutaj wzięłam chicken nuggets, mrożony chicken nuggets. Również wzięłam, nie są to frytki, są to w kształcie literek wycinane ziemniaki, czyli dla dzieci takie podobne coś do frytek, do smażenia oczywiście w piekarniku. Również wzięłam bagietkę, świeżą bagietkę. Tutaj wzięłam dla dzieci jogurciki. I tutaj jeszcze mam, wzięłam już przygotowaną taką sałatkę z marchewką w środku i z papryką. I dla mojego młodszego synka, bo bardzo lubi Kinder czekoladki. Halloween już, pod Halloween nastrój. Wzięłam KitKat mini czekoladki. Tak wyglądają te czekoladki. Są to takie malutkie czekoladki w środku. Również wzięłam dla chłopców żelki. W kształcie, właśnie jak widzicie, znowu na Halloween skeleton. I jeszcze jedno opakowanie, takie same żelki. Jak i wzięłam jeszcze inne żelki, te tutaj to są Monster Zinc Haribo, posypane z cukrem żelki. I jeszcze ostatnią rzecz, którą wzięłam na Halloween, jest to make-up set. I tutaj jest naprawdę tego dużo i więcej kolorów, i tutaj są kredki, tutaj są gąbeczki w środku do malowania, farby do malowania. Bo naprawdę z tamtego roku nam się wszystko skończyło. Nie kupowałam żadnej dekoracji na Halloween, bo właśnie patrzyłam dziś w reklamówce z tamtego roku. Mam dużo właśnie świeczek Halloween, dekoracji do domu Halloween. Także nie kupowałam, tylko właśnie chciałam kupić dla nas taki make-up set, bo na pewno chłopcy przebiorą się na Halloween. A jeszcze Wam powiem, że na Halloween również wybieramy się do cyrku na przedstawienia Halloween, do cyrku zabieramy dzieci, także na pewno chłopcy już będą przebrani w strój na Halloween. I tak myślałam, że im kupię make-up set. Dobrze, więc są to wszystkie zakupy, które Wam chciałam pokazać. Dobrze, więc ja będę kończyła na dziś tego vloga. Mam nadzieję, że filmik Wam się również spodobał. Dajcie łapkę do góry. Jeśli jesteście nowi, nie zapomnijcie o subskrypcji kanału. Naprawdę jest to za darmo. Jeśli przyciśnijcie subskrybuj przycisk, button, a będzie mi bardzo miło. Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia w moim następnym vlogu. Cześć!